dzisiaj chcieliśmy wam opowiedzieć o trzecim przykazaniu. Pamiętaj, aby dzień święty święć. Niektórzy sobie myślą, że to przykazanie to chodzi o to, że w niedzielę się chodzi do kościoła i to z głowy już. A to wcale nie zupełnie tak, że do końca. Teraz wam opowiemy i wytłumaczymy, o co tak naprawdę chodzi. O, no po pierwsze, to musimy sobie powiedzieć, że to przykazanie się tak troszeczkę zmieniło. Bo jak Pan Bóg powiedział na górze Synaj do Izraelitów, to mówił o święcie szabatu. A szabat jest w sobotę, a nie w niedzielę. I dlaczego? Czy powinniśmy w takim razie nie świętować w niedzielę, tylko w sobotę? Haha, no właśnie, to już jest taka jedna zmyłka tutaj, Chrześcijanie bardzo szybko zrozumieli, że dużo ważniejsze od świętowania soboty jest świętowanie niedzieli. Dlaczego Izraelici świętowali w sobotę? Ponieważ to był dzień, kiedy Pan Bóg, jak to się mówi, odpoczął po stworzeniu świata. Dlatego świętują szabat. To znaczy dzień, w którym nie wolno nic stwarzać, bo Pan Bóg też nic nie stwarzał. No i wszystkie przepisy o tym mówią, że trzeba szanować szabat, bo to jest dzień, kiedy Pan Bóg skończył stwarzać świat. Ale chrześcijanie mówili sobie tak, zaraz, chwileczkę. Ale czy to jest na pewno najważniejsze, że Bóg stworzył świat? I doszli do takiego wniosku, że najważniejszą rzeczą, jaką się stała, to jest przecież zmartwychwstanie Pana Jezusa. I dlatego chrześcijanie mówią, dobrze, wspaniale, Pan Bóg stworzył świat, ale dużo ważniejsze jest to, że Pan Bóg świat zbawił i odkupił. I dlatego chrześcijanie świętują w niedzielę i to uważają za święty dzień dla chrześcijan. Dzień, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. No to teraz musimy się zastanowić, w jaki sposób mamy świętować niedzielę. Niektórzy mówią, a pójdę się do kościoła, to wystarczy. Albo niektórzy nawet mówią, a nawet nie pójdę do kościoła, to też wystarczy. No chyba nie wystarczy. Z tej epidemii możemy nauczyć się też takiego czegoś, bo nagle się okazało, że nie można iść do kościoła w niedzielę tak, jak się normalnie chodziło, bo cię można zarazić. No i teraz, czy to w takim razie nie mogę już świętować niedzieli? Oczywiście, że mogę. A cały czas powinienem. Bo niedziela to jest dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. I czy jest zaraza, czy nie ma, jest to dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Myślę, że warto jest zobaczyć, w jaki inny sposób też możemy świętować zmartwychwstanie Pana Jezusa. Może nawet dużo głębszy niż tylko takie pójdę sobie do kościółka, postoję pod ścianą i potem polecę z chłopakami na piłkę. No, nie mam nic przeciwko temu, żeby latać z chłopakami na piłkę. No, Fryderyk chciał powiedzieć, że można po prostu świętować niedzielę wcale jej nie świętując, tylko odbębniając różne praktyki religijne, które tak z naszym serduszkiem to czasami niewiele mają nic wspólnego. Bo w świętowaniu niedzieli bardzo ważne jest to, co robimy, jak robimy, ale też dlaczego robimy, czyli jaka jest nasza intencja działania. Czy moje serduszko i moje sumienie jest w tym, co ja robię, czy tak niezupełnie? Bo możemy robić tak zwane rzeczy na pokaz i to wcale nam za bardzo tak nie pomaga. Kiedyś wam mówiliśmy już o tym, jaki jest najlepszy sposób świętowania, czyli mówiliśmy o mszy świętej i o tym teraz będzie film. Dziś chcieliśmy wam powiedzieć o mszy świętej. Msza święta to taka najważniejsza modlitwa, jaką Kościół ma. Każda modlitwa, najprościej mówiąc, to rozmowa z Panem Bogiem. Tak jak mamy rodziców czy kolegów, to możemy coś do nich powiedzieć, spotkać się, albo jak ich nie ma koło nas, to zadzwonić i pogadać przez telefon. Wiadomo, że możemy rozmawiać z Panem Bogiem zawsze i wszędzie, ale są takie specjalne rozmowy, jakby takie bardzo uroczyste spotkania z Panem Bogiem. I one się fachowo nazywają liturgia. Trudne słowo. Liturgia. No a najważniejsza z tych liturgii to msza święta. Oczywiście, że każdy może modlić się sam, kiedy chce i gdzie chce. Ale przecież Pan Jezus to nie tylko do mnie przychodzi, ale do wszystkich. I sam chciał, żeby z Nim byli uczniowie. Cała ekipa z Nim chodziła, co nie? No właśnie. No i Pan Jezus z uczniami razem też się modlił, nie tylko sam. I dlatego taka ważna sprawa jest, że razem spotykamy się na modlitwie i tworzymy wspólnotę chrześcijan.
To tak jak rodzina, wielka rodzina, tak jak w domu. No więc, żeby była msza święta, no to musi być ksiądz. Bez księdza się nie da. Taka normalna modlitwa, no to może być bez księdza. Ale msza nie. No więc jest ksiądz, ale sam ksiądz, to że też tak nie za bardzo. No jakby nikt do kościoła nie przyszedł, no to trudno, to ksiądz sam się odprawia. I mu pewnie trochę smutno jest. Bo zasadniczo chodzi przecież o to, że na mszy świętej modlimy się do Pana Boga razem, co nie? No tak, koma, przecież już tłumaczyłeś. No więc ludzie też są potrzebni. Zasadniczo. No i potem mamy różne rzeczy, które potrzebne są do mszy świętej. Msza święta zwykle odprawiana jest w kościele. Kościoły są na całym świecie. No, na Antarktydzie to chyba nie ma. A skąd wiadomo, gdzie postawić kościół? No, czasami się wybiera jakieś specjalne miejsce. Jak na przykład buduje się kościół tam, gdzie Pan Jezus się urodził, albo gdzie mieszkał, albo Matka Boska się objawiła, albo był jakiś cud, czy coś takiego, albo jak na przykład w zimie, gdzie mieszka papież, to tam też zbudowali taki wielki kościół na grobie świętego Piotra, pierwszego papieża. Byłem tam, ale było fajnie. Ale to nie dlatego, że buduje kościoły, że tak jakoś wyjątkowo, tak jak w innych religiach, że na przykład tu z nieba spadł kamień i ludzie wołali, o tutaj tylko można się modlić, bo tu jest taka siła, taka energia, tylko tutaj bóstwo działa i tylko tutaj słucha, a jak się takie jeszcze kamyki postawi w taki właśnie sposób, a nie inny, to jeszcze jakaś siła dodatkowa na nas spłynie, będziemy zdrowi, a gdzie indziej nie wolno, bo się Bożek będzie gniewał i walnie piorunem i na wszystkich spali. I że tu jest święte, a tam jest nieświęte. Że tu mamy być bardzo grzeczni, wierzący, pobożni i amen, amen, a tam tu już można wariować i robić różne rzeczy. A to u nas w kościele można wariować i robić różne złe rzeczy? Nie. U nas wszędzie trzeba być wierzącym i robić dobre rzeczy. Nie tylko w kościele. No bo tak, no po pierwsze, przecież Pan Bóg nas kocha i nie chce dla nas nic złego, to nas piorunem przecież nie walnie, nie? No właśnie. Zwłaszcza jak se założymy piorunochron na kościele. No, dobry pomysł w sumie. Po drugie, Pan Bóg wszędzie jest i wszędzie słucha naszej modlitwy. No i po trzecie, Syn Boży, Pan Jezus, stał się człowiekiem, by cały świat zrobić świętym i poświęconym specjalnie dla Pana Boga, a nie tylko kawałek na jakimś tam kamieniu. Bo Pan Jezus chce mieszkać nie w jakimś tam domu z kamieni i cegieł, ale w sercu każdego człowieka. Więc jak się buduje kościół, to można go w sumie postawić wszędzie. No wszędzie nie, bo na Antarktydzie sam mówiłeś, że nie budują. No bo tam zasadniczo nie ma ludzi. No to po co kościół budować, jak nie ma ludzi? Aha, no to rozumiem. A jak nie ma kościoła, a są ludzie, no to co? To się nie można modlić im się odprawiać? No można. Bo trzeba pamiętać, że kościół przez małe K, no to budynek jest, w którym się spotyka kościół przez duże K, czyli wspólnota chrześcijan, ksiądz i ludzie. No i żeby była msza, to musi być ten kościół przez duże K, czyli ksiądz i ludzie. No bo czasami faktycznie nie ma budynku kościoła. No na obozie skautów na przykład w lesie. No więc taka kaplica to wygląda prawie jak prawdziwy kościół. Nawet są filary takie aż do samego nieba. No i tutaj na zdjęciu widać, nie? No tutaj mamy ołtarz, jest miejsce przewodniczenia dla księdza, jest stolik z potrzebnymi rzeczami, jest lektorium, czyli takie miejsce, z którego czyta się czytania mszalne. Nawet wejście do kościoła jest. No pewnie, że to wszystko trzeba zrobić porządnie i pięknie, a nie jakoś tam tak jakoś byle jakoś. Bo to przecież dla Pana Jezusa jest, co nie? No właśnie. No to już trochę więcej wiemy, co nie? No właśnie, ja kiedyś też nie wiedziałem, dlatego na tam się pytam co chwilę, bo ja to nie wiedziałem. A teraz już trochę wiem. No tak, ale z tego wszystkiego to znowu skoncentrowaliśmy się tylko na tym, pójdę do kościoła na mszę świętą i to wystarczy. A już mówiliśmy, że to nie wystarczy. Bo świętowanie niedzieli to jest dużo większa rzecz. To jest czas,
żeby go spędzić z rodziną, żeby cały dzień wielbić Pana Boga w różny sposób. No na pewno nie w taki sposób, że teraz na przykład będę przybijał młotkiem gwoździe na dachu, bo mi się akurat teraz chciało. No właśnie nie, dlatego jest taki też, mówi się, że żeby tego dnia nie wykonywać rzeczy niekoniecznych, bo wiele rzeczy możemy zrobić kiedy indziej, a nie, że tak w niedzielę. W niedzielę na przykład możemy się dłużej pomodlić, poczytać Pismo Święte, porozmawiać, pójść na spacer z rodziną, no coś fajnego razem porobić. Wreszcie jest czas, żeby odpocząć od takich rzeczy, co to właśnie przykład jest przybijanie młotkiem gwoździ na dachu. Ale teraz mamy taką sytuację, że w niedzielę nie chodzimy do kościoła. Bo nie wolno, bo zaraza. Na przykład jeżeli nie możemy pójść do kościoła, bo na przykład nie możemy pójść do kościoła, to możemy razem oglądać mszę świętą w telewizji i przyjąć komunię świętą duchową. Ale to nie znaczy, że na tym musimy zakończyć. Potem możemy na przykład poczytać razem Pismo Święte z rodzicami, możemy na przykład podzielić się tym, co Słowo mówi do nas, możemy pomodlić się w swoich własnych intencjach. No właśnie. Świętowanie w rodzinie też jest bardzo, bardzo ważne. Nie tylko świętowanie takie na zewnątrz, ale właśnie takie, kiedy wszyscy jesteśmy razem blisko i możemy dzielić się tym, jak bardzo kochamy Pana Jezusa. Może to, na przykład teraz, że tak nie wszyscy możemy iść do kościoła, może nam pomagać zrozumieć tych wszystkich naszych braci chrześcijan na misjach, którzy do kościoła też nie mogą chodzić, nie dlatego, że im nie wolno, tylko dlatego, że nie ma kościoła. Że mieszkają gdzieś w daleko i ksiądz tam przychodzi raz na miesiąc na przykład. No możemy się za nich modlić i też ofiarować to takie ograniczenie i cierpienie, które mamy właśnie za No jasne, że teraz w czasie tej epidemii to tak jest trudno z wieloma rzeczami. Na przykład strasznie trudno się skupić i przeżywać tak porządnie niedzielę, jak tak siedzimy w domu przed komputerem czy przed telewizorem i oglądamy mszę świętą. Dlatego też bardzo ważne jest się przygotować do mszy świętej, nawet takiej oglądanej w telewizorze. Trzeba się ładnie ubrać, jakoś przygotować pokój, a nie, że tam leżę się w łóżku, w piżamie i oglądam się mszę i sobie myślę, że się tak dobrze pomodliłem. No to chyba nie jest tak najrozsądniej, co nie? No właśnie. No bo jak idziemy na mszę świętą do kościoła, no to też zawsze się wcześniej przygotowujemy do wyjścia. Że tak się uczesemy na przykład, albo że tak się też ładnie ubierzemy. Nie żeby się pokazać innym, bo to byłoby strasznie głupie. Ale by samemu lepiej się poczuć, że idę na spotkanie z kimś bardzo ważnym, czyli z Panem Jezusem. No właśnie, bo mimo tego, że jesteśmy zamknięci w domach, mimo tego, że są różne ograniczenia, że ileś tam osób może do kościoła pójść, a ileś tam nie może, to nie zwalnia nas z tego, żeby świętować niedzielę. Bo niedziela nie jest od tego, żeby nic nie robić, tylko chodzi o to, żeby w niedzielę świętować zmartwychwstanie Pana Jezusa, który zrobił to przecież dla nas, a nie dla siebie. Bo Pan Jezus nas kocha i chce, żebyśmy my też powstali z grobów. A my często jesteśmy w takich grobach, przygwożdżeni przez nasze grzechy, przez różne takie złe rzeczy, co robimy, a co nawet byśmy nie chcieli robić, ale jakoś tak robimy. No i co zrobić? Ale o tym to będziemy mówili w następnych odcinkach, kiedy będziemy mówili o następnych przykazaniach. A dzisiaj możemy próbować, przynajmniej, bo dzisiaj niedziela, to dzisiaj możemy spróbować świętować niedzielę tak, jak nam się uda w domu. Ale doskonale wiecie, że są metody, żeby pójść jednak do kościoła. Tam są jakieś przepisy, ja tam się dokładnie nie znam, bo u nas w Ameryce to jest inaczej, w Polsce jest inaczej, w Czechach jest inaczej, w Norwegii jest inaczej. To ja tam nie będę wszystkie szczegóły mówił, ale można znaleźć okazję, żeby pójść. Oczywiście trzeba zachować wszelkie środki ostrożności. Maska na pysk, rękawiczki, trzymanie odległości od innych, nie przybijanie piątek z każdym, kogo spotykam, no i takie inne rzeczy. Wiadomo, żeby się wirus nie rozszerzał na wszystkich. No właśnie. No dobra, to już koniec tego gadania. Trzeba coś wreszcie zrobić rozsądnego. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć!